Halo, halo, dzień dobry, witam was serdecznie, Emil tutaj z M-Studia, tak, część z was pewnie wie, część z was nie wie, kanał przeszedł zmianę, aktualnie na YouTube jestem M-Studio TV, dlaczego, o tym będzie oddzielny filmik, ale nie o tym dzisiaj. Proszę państwa, dużo zmian było, YouTube całkowicie został odcięty w moim wykonaniu, nic, żadnych nowych materiałów nie nagrywałem, bo tworzyłem coś nowego, ładnego, pięknego, mam nadzieję, że mi się to udało stworzyć albo i nie, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, ale teraz mam dla was specjalny odcinek, odcinek pierwszy, sezon pierwszy, odcinek pierwszy drewnianego przedszkola, więc już lecimy na drewniane przedszkole, teraz będzie każdy sezon składał się z 10 odcinków, co tydzień jeden odcinek i potem trochę przerwy i kolejny sezon, 10 odcinków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak będziemy przerzucali. Więc już szybciutko wskakujemy. No dobra, może prawie szybciutko. Proszę państwa, wielka sprawa do was, jak zawsze, poniżej opisu macie link do Allegro, Allegro GG. Z Allegro współpracujesz od paru miesięcy i z Allegro jeszcze mam nadzieję, że będę współpracował parę miesięcy. Allegro GG jest to oczywiście nasz standardowy, znany portal aukcyjny, ale tutaj macie ustawione to wszystko bezpośrednio pod was, pod graczy. Jest Emil, jest Nerwarien, jest Lech. Jak widzicie doskonale, ja tutaj jestem najlepiej najedzony, potem mamy CS-a, potem mamy chudziutkiego, biednego Lola, który ma piękne, cudowne studio. Więc zapraszam, żebyście kliknęli w ten link na dole, zobaczyli, co jest ciekawego, a jeżeli może znajdziecie coś ciekawego w sprzętach komputerowych, no to kupcie z tego linku. Jeżeli nie będziecie ze sprzętu mieli, to możecie znaleźć sobie na przykład skarpetki, albo przedłużacze, albo kable, tak jak ja ostatnimi czasy dużo rzeczy z tego kupiłem i znalazłem, albo też artykuły, na które możecie sobie spojrzeć. Osobiście coś ciekawego mogę polecić. Red Faction Remaster jest bardzo fajny i przyjemny. 49 cali monitor, coś pięknego. Ale dobra, my sobie tutaj pogadaliśmy, a teraz już na poważnie idziemy do drewnianego przedszkola. Po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Blade, jego przynikiem, natomiast jest William Bird. Mamy Protoss kontra Zerg. Zerg Blade, do not use Blade. Jest to polski gracz, jest to jeden z moich widzów, który często przysiaduje na Discordzie. Swoją drogą na Discorda bardzo gorąco zapraszam. I ogólnie rzecz ujmując, Blade to jest Blade. Trochę memów z nim powstało. Będziemy lecieli. Mapa to jest 16 bit, raczej zmian w balansie żadnych wielkich tutaj nie było, przynajmniej nic nie przypominam sobie, żeby nie było to cały czas nagrywane w jednym ciągu, jak zawsze. Ja tego replaya wcześniej nie widziałem, bo staram się ich nie oglądać i po prostu komentujemy jak leci. No i do tego wszystkiego replay został podesłany przez Gremorego, jednego z też moich widzów, który zaczął mnie oglądać od brązu, a teraz jest GM-em i mnie leje jak tylko chce. Przyspieszmy sobie troszeczkę dla tych w ogóle, co nie wiedzą, co to jest drewniane przedszkole. Jest to seria filmów, gdzie pokazujemy graczy, którzy nie do końca ogarniają, co się dzieje w ich grze. Albo też próbują bardzo dziwnych strategii, albo są tak słabi, że im to nie wychodzi, a my się z tego z lekka śmiejemy. Wszystko ma oczywiście taki satyryczny posmaczek, no ale dlatego, że nie jesteśmy wredni. Po prostu czasami trzeba się pośmiać. Tutaj widzę, była prośba o pauzę. Zwiększmy troszeczkę sobie prędkość. Blade, dobrze, już wyjechał. Postawił sobie pula, jest gadzik, potem jest pul, zaczął od ekspansji. Chciałbym zauważyć, że żadna ze stron nie wpadła na ten jakże mądry pomysł, aby wysłać skauta na drugą stronę, ponieważ skaut jest... A nie, przepraszam, najmocniej myliłem się. Jest skaut. Protoss jednak nie był w ciemię bity. Protoss wysłał skauta, który już zobaczył mniej więcej, co się tutaj dzieje. Zobaczyłeś, panie Protoss? Protoss zobaczył, co się dzieje. Ja aktualnie próbuję komentować, aczkolwiek mam mały tyci problem. Proszę państwa, Kitku. Kitku też mówi, żeby kliknąć w link w Allegro. Co nie, Kitku? Przy okazji, macie bukiet Scotta. No już. Ała! Kotę mnie atakuje. Dobra, wracamy jednak do gry. Zobaczmy, co się będzie działo. Na razie powoli, po cichu zerknijmy, jak wyglądają APM-y. Blade, 0 APM-ów. Typowy Protoss. To i tak troszeczkę za dużo, niż powinno być. Tak najwidoczniej coś robił, szukał build, o teraz próbuje nadrobić tą przerwę, albo się po nosie drapał. To też jest bardzo możliwe, czasami trzeba się po nosie podrapać. Zobaczmy, Nexusik tworzony, zwiększmy troszeczkę prędkość, bo będziemy tak czekali. Blade zeskautował Overlordem, poleciał sobie na sam środek, chce zobaczyć, co jest w bazie u przeciwnika. I co zobaczy w bazie u przeciwnika? Gateway, proszę bardzo, Owek wlatuje jeszcze dalej. Tutaj przydałby się pewnie Stalk, żeby pogonić tego Overlorda, ale po co komu Stalk? Dobra, skaucik jest. Jest skaucik pełną parą, proszę bardzo. Nie widzę tu żadnych problemów. Uwaga, po raz kolejny wam coś pokażę.
tak nagrywam filmiki. Tak aktualnie nagrywam filmiki, mam tutaj kotkę, mam łapkę kotka i kotek ze mną próbuje komentować, tak? Kotek mnie wspiera tutaj, jedyny co mnie wspiera. Kotek pewnie jest mega głodny. Dobra, wracamy. Kotek, jaka klawiatura? Kotek ma mnie gdzieś. Dobra, co się dzieje? Stalk się już pojawił, Owek zaczyna powolutku obrywać. Proszę bardzo, Queeny w drodze, czy jakaś technologia ze strony Blade'a? Bardzo szybkie LR. To nie jest normalny LR, to jest mega szybkie LR. I teraz pytanie, jakiś Nidus Network? Coś w tym stylu chciałby zrobić? Do tego trochę Queenów by się więcej przydało w sumie. Tych Queenów ma aktualnie 3 sztuki. Kolejne jeszcze robi sobie czwartą. Jeszcze 2 gazy przejmuje i Barrow do tego wszystkiego dorzuca. Czyli build każdy z innej parafii tak naprawdę, nie tyle build, co technologia. Ale nie, pozbył się tego Barrow, czy zrobił te Barrow? Pozbył się, czyli to był Mystic ten Barrow, no ale dobra, Blade się ogarnął. Przy czym mamy 4 gazy, no to jeżeli są 4 gazy, to i Lair bardzo wczesne muty. Muty są możliwe, ale to jest zrównane przy szkole. Wątpię, żeby Grimory podsyłał mi standardowe muty, chyba żeby zrobił jednego muta Blade i wtedy byłoby ciekawie. Czekamy na ten speed. Ja chciałbym zauważyć, że gdyby była jakakolwiek presja już nałożona ze strony Protossa w stronę Zerga, to pewnie Zerg musiałby troszeczkę armii zrobić. Tego jednak nie ma. W ciemno stawiamy sobie spory, mimo że zobaczył, że są gate'y, no ale spory na wszelki wypadek, bo może jakieś deteki się pojawią. I tyle owków z przodu nie ma nigdzie ustawionych, więc w sumie gdyby miał być Nidus, to też troszeczkę ciężkawo w takim wypadku, sporo. Aha! Aha! Tak więc tutaj mamy build podwójny Evolution Chamber. Podwójny Evolution Chamber ze strony Blade'a. Więc i Barrow zaczyna też robić. To może oznaczać mniej więcej dużej ilości infestorów, chyba że raz to był Misclick i miał być tylko jedno Evolution Chamber i będzie chciał się dostać do Ultralisków jak najszybciej, ale to Barrow pewnie mówił o czymś innym. Protoss jak to Protoss, jak już mówiłem, bez żadnego jakiegokolwiek scoutu, o w końcu jakiś Overlord się pojawia. Albo Mass Infestory, tu mogą być Mass Infestory. Dobra, jest Fungal Growth i mamy, o mój Boże! Kitku, czy ty widzisz to samo co ja? Nie wiem, czy widzicie, ale tu jest upgrade dla inwestorów. Będzie się działo, bo będzie Neural Parasite grał. Więc innymi słowy, ktoś tutaj będzie chciał inwestorami poszaleć. Ja chciałbym zauważyć, że dalej żadnej agresji nie ma ze strony Protossa, nic się nie dzieje. Typowy diament, bym powiedział. Typowa zabawa w diamencie. Nawet nie wiem, w jakim diamencie. 1, 2 czy 3. W ogóle różnica między diamentem 3 a diamentem 1 jest o wiele większa niż między diamentem 1 a masterem 3. Tak swoją drogą, przynajmniej tak mi się wydaje. A jakby ktoś nie wiedział, to ja wybiłem mastera 1 ostatnio na streamie. Tak, tak, proszę Państwa, master 1 Wam to komentuje. Więc no to na pewno nie będzie standardowy build, biorąc pod uwagę, że infestory będzie chciał zainfekować, infektory po polsku, prawda? Będzie chciał zainfestować swojego przeciwnika. Overlord już się pojawił, ten Observer gdzieś tu był, został chyba zastrzelony przez któregoś z tych Queenów. Ktoś gdzieś go tutaj zestrzelił, bo był, ale go nie ma. Powinien zobaczyć, że nie ma żadnej armii i to byłby dobry moment, żeby samemu zaatakować. To byłby mega moment, żeby samemu zaatakować, ale po co myśleć o ataku? Lepiej robić całą technologię, lepiej zostać na 47 harvesterach, bo po co nam kolejne harvestery, troszeczkę armii sobie dorzućmy, troszeczkę wszystkiego. A Blade duża i ma Queen z infestorami. To nie jest normalne, to naprawdę nie jest normalne, ale mam wrażenie, że to jest jedna z tych gier, gdzie dopiero troszeczkę pod koniec zacznie się coś dziać. Protoss, sporawa ilość gazu, mógł sobie to jakieś na przykład High Templary zrobić dodatkowym, skoro ma gaz, ale po co mu minerały, też są w banku, po co mu cokolwiek. Piękny feedback, przepiękny feedback. Ej, słuchajcie, tutaj prawie nie mam w ogóle energii na tym wszystkim, a chodźcie, rzucimy feedbacka, może uda się zabić. To szczegół, że mógł sprawdzić, ile tu jest energii i zobaczyć, czy może zabić. Czy jest wolny Overseer, ale nie, wezmę, zużyję 50 punktów energii, bo dlaczego by nie? Bo ja mogę, będę pstrykać na prawo i lewo. Pstryk, 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 pstryk. A to, że później zabraknie mi na jakiegoś jednego Storma, no to co byś się tym przejmował? Feedbacku, ile wlezie, feedbacku, jakby jutro nie była, nie było, bo może zginiesz od lingu. A i tak nie zabił. Jest Darkshine ze strony Williama Byrda. William Byrd deteki. Doszedł do wniosku, że deteki będą fajnym pomysłem. Znaczy, że wiecie, no mamy 7... Zrobiłem bug zamiast V. Mamy 7.30, no rush, żadnych ataków, nic w tym stylu. Tak trochę słabo to wygląda. Obserwera żadnego też nie mamy, bo po co detekcja? Ruszają infestory. Mamy Infestor Hit Squad. 2 sztuki środeczkiem. O! Cicho, coś zobaczył.
Skałcik coś zobaczył? Dwie górą i mamy sporawę, bo piątka idzie właśnie dołem. Spróbuję gdzieś tutaj pod bazę przeciwnika się dostać. No i pytanie jest następujące, co zrobi. Gdyby tu był jeden obserwer, którego nie ma, ale gdyby był, to wtedy... Pięknie, pierwszy inwestor złożony w ofierze, żeby przeciwnik wiedział. Wiecie, podszedł górą, żeby przeciwnik wiedział, co się dzieje. Za chwileczkę zobaczymy tutaj uber ilość. Fangal poleciał i kolejny zabity. No dobra, jest fangal rzucony, Neural Parasite rzucony, o mój Boże. No teraz stawia Neural Parasite, coś zginęło do tej pory. Chciałem zauważyć, że dwa inwestory, żadnych strat po stronie Protossa. Ej, gdzie jest ten hajt? Gdzie jest ten przejęty? Gdzie on jest? Dobra. A może tak dużą... Naprawdę będziecie stali? Może tak dużą... aha, pauza była. Dobra. Byłoby fajnie teraz... O, jest pierwszy, jest drugi. Tu mamy skauta. Dwóch... To są kolejne! O mój Boże, ale tego wyrzucił. Stormy poleciały. Uciekają gdzieś tam na tyle inwestory, bo mamy obserwera i teraz próbują odstrzeliwać. Pytanie, jak bardzo to się udało. Fajnie, bo pierwszy... Słodko wyglądało, kiedy rzucił jednego, potem rzucił drugiego. Ej, to jest fajna umiejętność. Chodźcie, rzucę tego więcej. 8 zelotów zginęło za 9 infestorów. Ogólnie rzecz ujmując, ja bym powiedział tyle, że 8 zelotów to była dobra wymiana za te infestory, biorąc pod uwagę, że infestor kosztują gaz i to dużo gazu, więc to troszeczkę oberwało. Obserwer w końcu się pojawił. A to szczegół, że akurat Blade siedział pod tą bazą i wpierw pokazał, podszedł inwestorami, zamachał. Halo! Halo, jestem Krecik, bo się zakopuje. Potem pokazał, że ma możliwość zakopywania się. Potem poczekał trochę, dał przeciwnikowi czas. W sumie bardzo ładnie, aż ten się przygotuje do obron i dopiero rzucił infestor Terran. Mimo, że wiedział, że na początku przyniknie o tej detekcji, no bo go nie atakował, więc mógł na przykład wbić się tutaj, gdziekolwiek mógł się wbić. Ogólnie rzecz ujmując, szykuje się w pierdziel ze strony Protossa, jak patrzę z opatrzenia armii, bardzo spoko u Protossa. Jest Proxy Pylon, po co Warpism? Warpism jest zupełnie niepotrzebny. Mam tylko do tego technologię, ale tego nie robimy. No i zaczyna się teraz mordowanie Queenów, gdzie by się przydało oczywiście jakieś transfuzje. Coś w tym stylu, jakieś spajne, coś takiego? Nie. Mam jednego Fangala, ładnie, 30 obrażeń będzie zadanych. Drugi Fangal zadan, rzucony. Trzeci Fangal za... O, feedbacku jakby jutro nie było. To akurat feedbackowa nie ma sens. Kolejny infestor oberwał. No dobra, pamiętajmy, że zakopane infestory nie mogą już fangali rzucać. Kiedyś mogły, ale krążą te rekinie infestory. Szukają jakiegoś dobrego miejsca. Kolejna siódemka. Ciągra... Aha, trochę infestor Terran dorzucony. Przypominam, że jeden Storm powinien sobie z tym poradzić. Dwa nawet zostały rzucone i większość padło. Feedbacki znowu poleciały. No i teraz energia za energię, ale fangale lecą. I to jest, z tymi fangalami jest naprawdę mega. Nie wiem, czy on próbuje się wycofać zamiast zaatakować. To wszystko mamy. Neural na Archona. Dlatego wszystkiego Immortale złapane. Ej, to jest dobre. To Neural spod ziemi niestety nie działa. Trzeba było wyskoczyć. Storm rzucony na własne jednostki. Piękny Storm na własne jednostki. Ja doczekam teraz na Storma na własne jednostki, a potem na Fangala. To byłoby fajnie, bo było, to by oznaczało, że tutaj jakiś zainfekowany High Templar jest taka zdrada. Fangal ciut za daleko, Queen ruszył do boju. Storm leci. Akurat tutaj feedbacki byłyby lepsze na te Queeny, bo od razu by wpadały. Czemu się cofasz? Czemu nie atakował? Ej, halo! Czemu on nie zaatakował? Tutaj był jakaś jednostka. Dlaczego on nie zaatakował? Miał szarże na złotach, wbiłby się i by to wszystko wybił. O, cicho, Blade wpadł na pomysł, żeby się bronić spajnami, no. Trochę krzywo to poustawiał, ale dobra, niech będą spajne. A Protoss też jest spoko. Protoss daje czas przeciwnikowi, Protoss daje odpoczynek swojemu przeciwnikowi, żeby ten zregenerował tarczę, zregenerował energię, życie zregenerował i dopiero zaatakuje. I dobra, jest ekspansja za chwileczkę nie będzie. Ubił świetnie. High Templary tak... Nie chcę nic mówić, ale High Templary to mają trochę problemów ze Stormami, z energią. W sumie to nie mają ani jednego, ani drugiego. Ale tutaj taki ładny infestor, hit squad, 4 infestory a la Destiny, gdyby teraz wbiły się do bazy. No i oczywiście mamy oczekiwanie na nie wiem na co. Deteki się zbierają. Będą Archony? Mamy 8 deteków. Czy jest detek... Natomiast jest detekcja. Okej, okay, Dariusze, Templariusze w ilości na wpół hurtowych. Ósemka ich biegnie. Bardzo ładnie. Tylko ja nie chcę nic mówić, ale Fangal sprawia, że widać deteki. Dlatego spor jest. O mój Boże! Co on tu robi tymi Fangalami? Nie! Nie, 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 nie wolno! Żyj, żyj! Jeszcze jeden Fangal by się przydał. Archonem złapał i pozabijał część tych zlotów. Coś pięknego. Coś po prostu przepięknego się tutaj działo. Tak to jest, jak się rusza bez Overlorda. Nie masz... O, podprowadził Archona. Archon zabił parę złotów. Archon chciał przejść na drugą stronę. Niestety, jak widzicie, tutaj trochę... Nie spodobało się tym infestorom.
Najwidoczniej ta więź była zbyt słaba. A ile zlotów padło do tej pory? Bo mam zaczynam mieć wrażenie, że to zaczyna się opłacać. Zlotów 35, 24 ten, 4 hejtemplary, 1 archon, 3 deteki. No trochę tego wszystkiego padło. Mamy wjazd po lewej stronie. Przejmij probę i postaw Nexusa. Przejmij probę i postaw Nexusa. Do it! O mój Boże, jakby przejął probę i postawił Nexusa, to byłoby coś wspaniałego. Więc Infestor Hit Squad się pojawił. To, że rzucił ich o wiele za dużo, to szczegółowo ładnie już 7 pod feedbacki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć feedbacków poleciało. Część zabitek chyba nie. Kolejne feedbacki, kolejne fangale. Ja przypomnę, jak działa feedback. Kupek gdzie na te... Op! Znowu fangal, kolejny fangal. Zafangoluj go i chowaj się za tymi spainami. Tutaj przydałby się jakaś deksa, schował się. Przychodzi sobie grzecznie do Wemstorm. Okej, rzucił właśnie Storma na własnej jednostki Protoss, no bo dlaczego tego nie robić? Pojedynczy Infestor Terran ma sprawdzić, co się tam dzieje. Dobra, zaspamował teraz. Nie chcę jednak nic mówić, ale tutaj Echo zaczyna mocno obrywać. Dosyć mocno. No i teraz właśnie na przykład spakować do Warpisma zeloty, przerzucić je do maina, rozwalić maina. Z jakiegoś powodu mamy potrójny Evolution Chamber, bo potrójny Evolution Chamber był mu potrzebny, aby nie zrobić żadnych upgrade'ów. Podwójny Infestation Feed też chciałem zauważyć, że sprawiło, że pojedynczy by mu wystarczył, tak naprawdę, bo nie atakował, nie było żadnego timing pusha. Jeżeli robimy upgrade'y jakieś, to pod dwa budynki, żeby mieć jakieś upgrade'y, to się potrzebujemy tego bardzo szybko. I chyba będzie na chwileczkę koniec z tego, co patrzę. Trochę spinów dostawionych, jak tam wydobycie, nie chcę nic mówić, ale Blade wydobycia nie posiada. Przyspieszmy to, bo mam te dziwne wrażenie, że będziemy mieli za chwileczkę koniec tej gry. A co tu się dzieje? Jeden fangal ładny! No, co on tutaj robił? Okej. A można jednak dołem zęby przejmować. A, spoko, czyli można zakopane przejąć. Będąc zakopanym, bo przejmować jednostki. No to bardzo fajnie. Immortale zostały przejęte. Hightemplar się pojawiał. Przejmij może Hightemplara i rzuć Storma, byłoby zabawnie. Oczywiście pakuj się do środka, żeby po prostu pod Storma się władować. Dlaczego by nie? Main zaczyna obrywać. Nie wiem, jak to jest z tą energią wygląda, ale nie najlepiej, gdybym tak fangala z góry rzucić, było pięknie, prawda? No niestety patrzy Blade, jak cała jego baza umiera, Infestory jeszcze pozakopywane. Nie wiem, o co chodzi z tymi Stormami, ale najwidoczniej Protoss nie lubi własnych jednostek, albo doszedł do wniosku, że będzie w ten sposób je energetyzował. Ale to nie działa. Przy okazji Obserwer, ktoś widział Obserwera, bo ja nie widziałem Obserwera. Natomiast to jest duża ilość Infested Terran, spajny z tyłu dźgają. Boże, jedyny jaki las spajnowy imienia Dimagi. Co tu się odstawia najlepszego DT? Overseera. Jakiś Overseer? Ja nie widzę żadnego Overseera w tej chwili. Trochę sporów jest. No dobra. Chwila, moment. Mamy Infestory w bazie. Wlazł z Infestorami do bazy. Tutaj oczywiście nie wybrał żadnego celu. Na przykład, żeby ekspansję rozwalić. Będzie jeszcze w mainie. Będzie jeszcze za sekundę w naturalu. Nie, w naturalu nie ma go. Rozwali. Ostatkiem sił rozwalił, deteki rozwalają ukrytą ekspansję, więc Blade jest na jednej expie, jego przeciwnik jest na jednej expie? Tak jak na to spojrzymy, no tak to mniej więcej wygląda, trochę dziwne cele tu są brane, ale okej, zauważmy też, że był podwójny Evolution Chamber, potrójny Evolution Chamber nawet, Blade ma 3000 minerałów, 100 gazów z kawałkiem, na przykład teraz lingi na speedzie byłyby fajne, żeby gdzieś obiec przeciwnika. Nie wpadł Blade na pomysł, żeby zrobić upgrade dla Infested Terran. Upgrade Infested Terran na 3-3. Ba, stracił 51 Infestorów, no ale po co mu upgrade jakiekolwiek? Tu fajnie próbuje się zastawiać, Obserwer już go goni, wyskakują Infested Terranie. Zamiast tutaj wysłać się szybko zabić, to nie, on będzie ganiał coś tam na dole. Expy nie rozwalił, nie chcę nic mówić, ale gdyby rozwalił tą Expy, byłoby o wiele przyjemniej. Chociaż tam przeciwnika 3000 minerałów w banku, więc... Ja myślałem, że ten mecz się już skończył. Jak ktoś bijał mu się do bazy. Niestety, chociaż myślę, że niestety myliłem się. Przyspieszmy troszeczkę, zobaczmy, co będzie się dalej działo, bo na razie widzę krążenie armii. Jak tam w produkcji? 13 harwesterów. Blade jest na 13 harwesterach, wydobywa 250 minerałów. Tak, przestawia las Dimagi. Sadzonki są przenoszone, jak widzicie. One się bardzo ładnie tutaj będą trzymały, byle był klip, bo one oczywiście zakorzenią się idealnie. Nie będzie łatwo je wyrwać, mimo dużej ilości zetów. Ja chciałbym zauważyć, że fangale przytrzymują te zeloty i spajny ubijają, więc... co na przykład tu by się przydało? Stalki. Wiecie dlaczego? Stalki z Blinkiem są tyle fajne, że mogłyby uciec od tej armii, uciec od spajnów, gdyby chciały. Zeloty sobie z tym nie poradzą.
Są obcy, nie czyści creepu, bo widzi to, ale co on się będzie creepem przyjmował? Jest creep, no to jest creep. On jest, się nie zatrzyma, nie będzie walczył. Nie potrzebuje tego. Może tu się ogarnie, bo widzę, że na razie namówię ta armia idzie. Aha, armia namówię, obcy podlatują. Dobra, jest armia na aimów. Nie, dalej armia namówię. Ewidentnie armia jest dalej namówię. To jest... Ile jest tych zelotów? Ej, no dobrze, to mam całą trybunę Krakowi lub Wisły tutaj ze sztyletami gotową. Trochę deteków z tyłu stoi, to już maczety są. Przynajmniej gotowe kosy. Żywią i bronią i kibicują. I armia 160 do 28. Aha. Jak Blade chce to wygrać, albo inaczej... Śliczne dźganie. Bardzo ładne dźganie synchroniczne. Możemy zobaczyć jakiegoś inwestora, który ma jakoś więcej zabitych jednostek, czy tego nie bardzo? Nie bardzo możemy tego zrobić. Szczególnie, że jeden Warp Prism i na przykład wlecieć do bazy, rozwalić to. No ale po co mu takie rzeczy? Na razie krąży. Na razie krąży i chciałbym zauważyć, że nie rozwala... No dobra, zaczął rozwalać i rozwala wszystko, co jest z bloku, gdzie może. Albo na przykład spróbować dojść do Skytosa teraz. To też byłby fajny pomysł, bo Skytos byłby o tyle przyjemny, że tempesty mogłyby atakować, kolejne bazy bierze. No ładnie, no ślicznie, no pięknie to wygląda. Tylko dlaczego on krąży i pozwala przeciwnikowi zabrać energię? Słuchajcie, Blade wpadł na pomysł, żeby zrobić sobie plus 1 do ataku. To mamy 20 minutę plus 1 do ataku. Mass Infestor push. Inwestorów zbyt wielu nie ma, bo mam ich całe 16. Aha. No dobrze, dalej krąży. Chcę zagłodzić przeciwnika. Bardzo ładnie, bardzo fajny pomysł, żeby zagłodzić, aż samemu nie wydobywa nie wiadomo jak wiele. Tak naprawdę wydobycie jest dosyć podobne. Jakby Blade tu zakop... Oho! Dobra, mamy sadzonki. Sadzonki przychodzą, idealny moment, żeby zaatakować. Nie widzi tego, nie widzi. Teraz widzi, że trwa przesadzanie. Ależ piękny moment. Uwaga, infestor poleciał, jeden fangal. A gdyby tak High Templarami sfeedbackować wszystkie infestory? Nie? Nie, dobra, krąży. Krąży, dobra. No, cały czas krąży. Ja nie bardzo czuję, co się tutaj dzieje, ale plus 1 do ataku w końcu się pojawia. To nie są czasy Wings of Liberty, gdzie te upgrade'y się nie przenosiły. W końcu się tak znerwili Wings of Liberty. Nie jesteś wielkim fanem kamieni, jakby ktoś zauważył, albo rozwala tę kamienną półeczkę, żeby zebrać kamienie i potem rzucać w przeciwnika. Będzie... No, znowu eksplodowała. No, w końcu Overseer się pojawia, żeby było jeszcze zabawniej. Ile w ogóle Overseerów tutaj było do tej pory? 4 sztuki. Spinów zbyt wielu nie mamy. No, nie chcę atakować. Ja się zastanawiam... Jest! Proszę Państwa, jest Fleet Beacon. Będzie latał. Będzie latał. No to dobry pomysł. W sumie nie ma sensu atakować, ale można by na przykład jakoś poharasować, wysyłać nawet parę tych zelotów gdzieś tutaj do Warp Prisma. Kolejne spiny, kolejne spory. Lasek sobie rośnie, 18 spinów, tego wszystkiego czwórka sporów. Kolejne dostawianie i kariery zaczynają się pojawiać. Bardzo ładnie. Jeden infestor nie chciał się zakopać. Chłopak ma klaustrofobię, boi się. O, dobra, powiedzieli mu Heniek, zakop się. Albo zobaczył, że zeloty go gonią. Albo to, albo to. Bo tutaj widać gdzieś, tak minimalnie można było widać. Zresztą ciemna mapa swoją drogą, nie zauważył go. Pięknie. I teraz tak. Dwa infestory powinny zniszczyć ekspansję, jeśli się nie mylę. Szczególnie jak będzie plus jeden do ataku. Więc dwa z jednej strony, dwa z drugiej. Dwa po bazach. Nie, teraz taktycznie. Taktycznie jak w Normandii. Trzeba, muszą być delikatne uderzenia taktyczne. Zobaczymy, Blade na razie sprawdza, to nic ciekawego nie znalazł, doszedł do wniosku, że nie ma sensu atakować. Kolejna expa została zniszczona. Są jakieś queeny, są cztery queeny, ten creep zbyt mocno nie rozchodzi. Oho, dobra. Zobaczył expę, wbije się do expy. Nie zeskautował jednak maina. Z przodu musi, aha, nie zeskautował, to się boi, prawda? O mój Boże! Nie było żadnej reakcji, tutaj zaczęły padać te infestory. Zloty ruszyły do boju, oczywiście tylko po części, nie wszystkie, no bo po części taktycznie, prawda? Pierdyknął wszystko, co tutaj ma, z jednej strony, nie, dobra, z drugiej jeszcze pierdyknął, więc będzie bardzo ładnie. Z dwóch stron zapas skudził, expy będą zniszczone, eko bard, w ogóle 5 harvesterów mu zostało. 77 probek do 56, aha.
Aha, nie bił się tutaj, nie wie, że inwestorzy się, że kariery się szykują. Kolejna baza będzie zniszczona. Aha, no dobrze i uciekają. Nie no, w sumie twardo. No, detek. Ciekawe, czy on go tutaj widzi, jak tak poruszałby, to by go zobaczył, tegoż deteka. O, karieru! Kariera, ostatnia nadzieja. Protosa to będą chyba kariery, bo jak patrzę, jak on się tutaj pięknie wymienia, to raczej zbyt dużych szans nie ma. Ja to bym w sumie, wiecie co, zrobił na przykład dużo immortali, one by się przez to wszystko przebiły, z Fate Templarami, albo Tempesty, żeby na odległość atakować, żeby nie podchodzić zbyt blisko do przeciwnika, albo War Prisma i zaatakować maina, albo Blink Stalki wbić się do maina, rozwalić bazę, od tyłu zajść, albo nie stać na zadku i po prostu coś robić. Też byłby dobry pomysł. Przypomniałem, że było 26 punktów armii do 160. Ale nie. Protoss zbiera siły. Protoss zbiera energii. Ma podwójnego obserwera. Wszystko po to, żeby zobaczyć zakopanego inwestora pod spinem, który siedzi pod haczerką. Żeby mieć pewność, że ten podwójny mu wystarczy. Akurat to ma sensu teraz, żeby czekać z tymi karierami. Chciałbym zauważyć, że on jednak nie pil... Znowu to zrobiłem, że on jednak nie pilnuje przeciwnika. O nie, dobra, są detaki po prostu. Detek Ops przynajmniej wie, kiedy przeciwnik chce wyjść, ale nie harasuje go, bo po co harasować. Przyspieszmy troszeczkę, bo to trwa i trwa i trwa i trwa. Zaopatrzenie armii, jak tu wygląda. 10 dronek z Zone Blade'a. Zaszalał, próbuje przyjąć ekspansję, bo już jakby nie patrzeć, jedna mu się kończy. No i czy Protoss wpadnie na pomysł, żeby zaatakować w końcu? Biegnie, dobra, znowu biegnie. Wiecie, że tutaj Archony byłyby o wiele lepsze. Bo Fangale się nie nakładają na siebie. Archony mają większy odzwrot, jakby nie patrzeć. Zaczyna się teraz zabawa, ale to ładnie wygląda. Nie ma armii żadnej gotowej. Teraz dopiero poleciał pierwszy Fangal, drugi Fangal. Dobrze, kolejny Fangal, trzeci Fangal, czwarty. Feedbackuj, feedbackuj, jakby jutra nie było! Jeden feedback. Jeden feed, jeszcze Storm rzucony na własne jednostki. Czy Blade rzucił Storma na własne jednostki, przejął High Templara i rzucił Storma? Przecież jest inna gęstość. Aha. Widzę, że Infestor Hit Squad się pojawił po raz kolejny. Widzę, że kariery udają, że ich nie ma. Blade dalej nie... Co, ja naciskam te B zamiast V. Blade dalej nie zeskautował. A Blade dalej, jak nie widział, co jest w bazie, tak dalej nie wie, co jest w bazie. Nawet jednym nie wejdzie, nie upewni się. Ślicznie zakolejkowane. Dobra, wszystko wyplute. Biedne proby nie były w stanie uciec. Zginęła już setka 89, tak? No to nie najgorzej. Tutaj część próbuje dorwać się, będzie gonić. Chodź, chodźcie tutaj, chodźcie do nas. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie gąski, gąski do domu. To szczegół, że Zlotów nie zaatakował. Był na pięknym move'ie chyba na tych... Czy był move ustawiony na te proby. Jeśli się nie mylę. I żeby było jeszcze ciekawe, ekspansja została zniszczona, więc zabił parę probek, nie zniszczył ekspy, część sobie potuptało, nie odciął przeciwnikowi dopływu gotów. O! Patrzcie! Pomyślał o Tempestach? Nie, to był misklik. Tempesty to był misklik. Wiecie, dlaczego Tempesty byłyby dobre? Bo nie byłyby w stanie Infestory podejść pod nie. Słyszę deteka. Jest detek. Fangal rzucony, przejęty detek. Tak, spowolnij go i przejmij. I teraz wdźganko. Ależ pięknie! Ależ pięknie. A tutaj ekspo dalej się trzyma. Protoss nie atakuje, nie używa nic. Protoss siedzi. Protoss się boi. Protoss jest tchórzem. Jest tchórzofretką lub kurą, jak ktoś woli. Zwiększmy troszeczkę sobie prędkość. W ogóle APM-y mnie zastanawiają teraz średnie. I na co Protoss ma te 200 APM-ów? Tak mniej więcej. Tak, średnie 200, skoro nic nie robi. Dobra, kariery są. Może tymi karierami chociaż wygra, ruszy nim jakoś do boju, cokolwiek zrobi. Tutaj jeszcze katapulta jest dorzucona, więc czemu by nie spróbować? Czemu by nie zrobić? Dobra, szykuje się, podchodzi tam swoją armią. Zobaczcie, że minerałów zbyt wiele nie ma. Niestety, wow! A one będą potrzebne, żeby na interceptory, bo to jednak popadają. Z tego, co ja też widziałem, nie mamy zbyt dużo, dobrze mówię, nie ma zbyt dużo sporów. 9 sporów, to jest mało, więc teraz tak. Taktycznie rozwalić spory i potem zaatakować infestory. Feedbacki poleciały, bardzo ładnie. Fangale jednak na interceptory poleciały, większość została złapana. Nie ma żadnej produkcji, gdzie są queeny. O to chodzi z tą armią, czy ona tak się wbija, ależ pięknie, atak z jednej strony, po co z dwóch atakować? Lepiej z jednej się wbić i wszystkie teki za chwilę zostaną zabite. Infestoranie są ich dorzuceni, ja nie chcę mówić, ale infestoranie są idealni przeciwko jednostkom latającym, bo to za nich patrzy. Wszystko to pada! Przejął jednego,
Przyjął drugiego, przyjął trzeciego. Do domu, do domu, do domu. Wracamy do domu. Ależ pięknie. Przecież Infestetera nie są teraz stworzone do niszczenia jednostek latających. Gdyby Robux miał ten PSD, to by tak się to pewnie nie kończyło, a tak? Proszę Państwa, to jest jeden z największych trołów, jakie widziałem. Chociaż to nie jest na tym najwyższym poziomie troł, ale to jest piękny troł. Cudownie. Ale APM tutaj muszą lecieć. Infestetera tak się wykują i wszystko będzie można bić. Zauważcie, że też Blade nie brał chyba na cele. W końcu zaczął grać. Zaczął brać karierę na cel. Wspaniale, Blade! Czyżbyś wygrał mecz, który nie powinno było się wygrać? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Zobaczmy straty swoją drogą. 122 interceptory. Każdy... No, to dosyć dużo. 89 po drugiej stronie. Chciałbym zauważyć, że na przykład co mógł Blade zrobić, jak tak siedział w bazie. Na przykład jednego Nidusa do bazy przeciwnika, zaganiać gelingami, kiedy miał dużo energii. Nie, on siedział po prostu na mas infestorach i nie chciał ruszyć zadka. Z jakiegoś powodu Protoss myśli, że chyba jeszcze może to wygrać. Moim zdaniem Protoss chyba tego nie może wygrać. Chyba, że Protoss oszukałby wszystkich i na przykład wbił się tutaj od tyłu. O, właśnie tak jak tak. Wbiłby się od tyłu i na przykład tu się gdzieś ustawił i od tyłu atakował wydobycie. Co wy na to, żeby albo tu dołem podlecieć karierami i stąd atakować wydobycie? Wiecie, w takim miejscu, gdzie niekoniecznie nasza armia musiałaby walczyć z infestorami, w takim miejscu, gdzie infestory niekoniecznie musiałyby nas złapać. Zwiększmy trochę prędkość, bo... aha, czyli to jeszcze dalej... Przecież Blade o tym wiedział, co nie? Tak, Blade o tym wiedział, nie zniszczył, bo po co było mu to niszczyć? Pojedynczy detek. Uwaga, będzie zapas skudzony za chwilę, duża ilość infestoran zakolejkował. No, nie zakolejkował. Blade, no. No rzućże, no. No na co czekasz? No rzućże. No dawaj. Blade'or, jest. Dobre, infestorani się pojawili. Bardzo ładnie wszystko będzie wybite. Pięknie infest swoją drogą prob piękny został tutaj zatrzymany. Ekspansja będzie ubita, plus 2 do ataku w ogóle, poza te plus 1 do obrony mnie mega zastanawia w tej sytuacji, ale to jest bez znaczenia. Teraz może bez problemu popatrzeć, nawet nie był na celu, nie wziął żadnych grzeli, budynku nie wziął na cel, po prostu zostawił jednostki, żeby te walczyły. A pięknie, słuchajcie, mam pomysł, stracimy ekspansję, a potem wyślijmy naszą armię, żeby zginęła na jednostkach, które i tak za chwileczkę znikną. To jest piękna strategia, o której nikt nigdy nie pomyślał, bo jest tak głupia. Więc jeżeli stracicie na przykład sobie bazę i nic więcej nie możecie stracić, infestoran, to wiecie co? Pro tip. One znikną. Infestoranie znikną. To nie jest tak, że jak ich nie widzicie, to one nie znikną. Jak ich nie widzicie, to one też znikną. To nie jest tak, że musicie na nie patrzeć, żeby zniknęły. To nie jest tak z waszymi pieniędzmi, że widzicie, 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 widzicie i nagle pach, ich nie ma. Nie, nie, one tak by zniknęły. Jak wszyscy ci, którzy obiecywali miliony za wbicie Mastera 1 u mnie na streamie. Pamiętam was. Dobra. Przyspieszmy troszeczkę. Bardziej mnie zastanawia, dlaczego Blade nie rusza z tą armią gdzieś zaatakować. Ja wiem, że jest fajny, przesada. Przecież przeciwnika na nic już tutaj nie stać. Zwiększmy jeszcze sobie troszeczkę prędkość. Kolejną exp sobie przyjmuję. Wydobycie ładnie, pięknie. Ale szlingi tutaj były teraz wspaniałe. Mamy Infestor Hit Squad. Dobrze. Ej, przejmij tego kariera i każ atakować interceptorami proby. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, przebij, przebij, no. Tak blisko był, nie chcę przejąć. Dobra, zaraz zapas skudzi. Parę karierów zostało. Dawaj, Blade. Jest, ślicznie. Pięknie. Pięknie, już zostanie zniszczone. Ale pierwsza klasa. Tam z tyłu ekspansja obrywa. Fangal poleciał na kariery. Tak akurat zbyt dużo nie zrobił, bo to 30 obrażeń. I mamy GG! Jakimś cudem Blade to wygrał. Ja się znam, że to nie była ustawka niechcące, żeby to nagrać takiego replaya. Bo jeżeli to nie była ustawka, żeby nagrać replaya, to troszeczkę wątpię w tego Protossa. Bardzo nawet wątpię w tego Protossa. Niech już zwątpiłem maksymalnie w tego Protossa w takim wypadku. Proszę Państwa, wielkie dzięki, że byliście dzisiaj razem ze mną w tym odcinku. Długi odcinek był. Pamiętajcie, aby odwiedzić Allegro, na dole macie link. Kliknijcie w ten link obowiązkowo i może kupcie coś. A jeżeli nie kupicie, to przynajmniej zobaczcie, co jest ciekawego. Do zobaczenia, do kupienia. Do zobaczenia. No, możecie oglądać, możecie kupować bez problemu. Nikt wam nic tutaj z tego nie każe robić. Na razie. Cześć wszystkim. Odcinek pierwszy, pierwszego sezonu Drewnianego Przedszkola 2018 na M Studio uważam za zakończony.